JBC, wycieczka do wschodnio-południowej Azji, miesiąc miodowy, dzień 8. I nim zaproponuję złożenie darowizny na kanał JBC 365 GYM i omówię w ogóle ten pomysł, to chciałbym podzielić się taką dobrą aurą, dobrą energią. Jesteśmy już tutaj wraz z moją świeżo upieczoną małżonką we wschodnio-południowej Azji, na razie Wietnam i Indonezja, a jeszcze będzie Tajwan. Jesteśmy tutaj tydzień i takie moje osobiste odczucia w kontekście jetlagu, zmiany strefy czasowej, jakieś przyzwyczajenia do snu. Po prostu przez pierwszy tydzień bardzo często czułem się taki opuchnięty na twarzy, taki, żebym cały czas spał, albo że jak trzeba spać, to jednak mi się nie chce spać, i taki trochę wykręcony organizm. No i dzisiaj właśnie po takim już tygodniu tutaj aklimatyzacji, wspaniały poranek, gdzie obudziłem się tak w naturalny sposób, po dobrej jakości śnie, i tak rozpocząłem sobie idealnie wręcz dzień taką kawusią, głębokimi kontemplacjami i tak przypominaniem sobie tych wszystkich rzeczy, o których tutaj mówię na kanale, i tak też takie meta przypomnienie sobie, że warto sobie te najbardziej wartościowe rzeczy przypominać jako taki nawyk w skali codziennej, powiedzmy, bo łatwo jest z tego autopilota wyjść sobie, znaczy wejść na autopilota i wyjść z takiego intencjonalnego, uważnego życia, a wielokrotnie się dzieliłem tym, że z perspektywy już czasu, życia, tak jak patrzę z aktualnego punktu widzenia, nie ma nic ważniejszego w życiu niż właśnie utrzymanie tej trajektorii w życiu pełnej uważności, intencjonalności, i tak uświadamiam sobie w różnych sytuacjach, że praktycznie dążę do tego, żeby nie było w moim życiu tak zwanych pustych przelotów. I tutaj, co mam na myśli, mówiąc puste przeloty, to jest takich właśnie nieintencjonalnych, niezgodnych z moimi założeniami, niezgodnych z moimi wartościami czynności, zachowań, od nieuważnego, bezmyślnego scrollowanka przez tkwienie w jakiejś sytuacji, w jakiejś przestrzeni, zarówno w skali chwilowej, jak i długofalowej, zwłaszcza w jakichś takich przestrzeniach, w których nie czuję, że tak właśnie, że tu chcę być, nie? Tak jak to się często mówi, że if it's not a fuck yeah, it's a no, tak? Czyli takie jest równoznaczne z tym nie. Oczywiście tutaj można by na tym dywagować i dyskutować, bo zawsze będzie jakiś punkt między je a fuck yeah, nie? I tak, no, można by oczywiście o tym sobie długo rozmawiać. I bardzo lubię o tym właśnie sobie dywagować, kontemplować, rozważać, i właśnie takimi codziennymi kontemplacjami ułatwiam sobie w utrzymaniu tej właściwej trajektorii w życiu, której takim owocem, powiedziałbym, jest właśnie głęboki spokój, równowaga i taka gotowość na wszystkie wyzwania, po prostu taki głęboki spokój, że cokolwiek się wydarzy, jestem na to gotowy. W takim sensie, nie to, że mam kompetencje, żeby we wszystkim być biegłym, ale w takim sensie, że jestem nauczony uczyć się nowych sytuacji i adaptować się do nowych sytuacji oraz być gotowym na to, że sobie z czymś nie poradzę, i w pewnym sensie też sobie z tym poradzę, że sobie nie poradziłem, nie? To takie trochę banały w formie przypomnienia, tak samo jak można powiedzieć, że banałami jest banałem, czy tak. Zawsze ta analogia z treningiem siłowym, czy w ogóle z uprawianiem każdej aktywności, każdego sportu, grania na instrumencie, że to są oczywiste, bardzo łatwe sprawy, ale na rozgrzewkę, po to, żeby wejść głębiej w bardziej kompleksowe sprawy, warto jest w tej biegłości sobie również trenować i w formie takiego właśnie punktu wyjścia, takiej rozgrzewki, żeby pójść dalej. I żeby pójść dalej dzisiaj, to chciałbym się właśnie podzielić takim, nie wiem jak to nazwać, przemyśleniem, pomysłem, gdzie taki roboczy tytuł tej myśli, którą chciałbym się podzielić, to jest
czy wyślesz mi 50 zł na Revoluta? I brzmi to śmiesznie, zwłaszcza jak to powiedziałem pierwszy raz na głos. Natomiast chciałbym właśnie chwilę poświęcić na to, żeby wyjaśnić, dlaczego chcę, żebyś mi wysłał 50 zł na Revoluta, czy w ogóle chcę tego, oraz dlaczego akurat 50 zł i dlaczego na Revoluta. I tak zacząłbym od tego, że jakiś czas temu, tak właśnie w śmieszkach, podzieliłem się, że w formie wdzięczności możesz mi wysłać 5 dych na Revoluta. Ciężko powiedzieć, dlaczego na Revoluta. Może być również konto bankowe albo gotówka. I może to być nie 50 zł, może to być 2 miliony złotych albo 2 złote, nie? Natomiast tak dzieląc się takim pomysłem w formie w dużej mierze żartu, to dostałem właśnie w formie wdzięczności dokładnie 50 zł na Revoluta i to się wiązało z przyjemnym doznaniem, a zwłaszcza kiedy sobie to zinterpretowałem, że to jest czyjś wyraz wdzięczności za pracę, którą wykonuję, czy za postawę, którą się dzielę, i ktoś z tego czerpie, z tej czyjejś perspektywy, jakieś korzyści, jakieś benefity. I to się wiązało właśnie z bardzo przyjemnym doznaniem, a jak sobie dodam do tego właśnie takie rozkminy, które nawet nie wyszły ode mnie, ale później jak sobie nad tym podumałem, to jeszcze głębiej właśnie to sobie przeanalizowałem i jakby zgodziłem się, zarezonowało to ze mną, z takim zjawiskiem, że bardzo trudno ludziom jest mi dostarczać wartości w różnych takich wymianach, że niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, że ktoś chciałby coś mi dać albo coś mi wyrazić swoją, czy to wdzięczność, po prostu coś mi dać albo coś dla mnie zrobić, ale tak trudno było znaleźć jakąś taktykę, jak tego dokonać, ponieważ było niejednokrotnie takie przekonanie, że to, co ktoś mógłby mi dać, to ja to mam. I tak właśnie, no to skoro to ma, to co ja mu mogę dać, nie? I tak właśnie odnotowałem te pozytywne doznania, kiedy właśnie w formie wyrazu wdzięczności dostałem te 5 dych, które właśnie tak trochę... 5 dych, no co to jest 5 dych? 5 dych to jest więcej niż taka dycha, za którą się niewiele kupi, bo nawet na pół kawy ze Starbucka nie wystarczy. No i też nie jest to stuwa, nie? Jest to takie 5 dych, które tak naprawdę w takim naszym prywatnym żargonie wzięło się stąd, że co najmniej kilka takich powtarzalnych sytuacji było, gdzie jakby to powiedzieć, tak ktoś komuś chciał dać w formie właśnie wdzięczności 5 dych, a ta druga osoba, to też jest ciekawym zjawiskiem tutaj do przeanalizowania, bo po prostu załóżmy, że ktoś coś zorganizował, tak? I te zorganizowanie tego czegoś wiązało się z jakimiś kosztami, zarówno pod względem jakiegoś tam takich obiektywnie, nazwijmy to, rozumianych kosztów, jak jedzenie, jak nie wiem, prąd, woda czy cokolwiek innego, no i oczywiście robocizna, nie? Więc ten drugi, który został obdarzony tym, co było zorganizowane, chciał się odwdzięczyć, no i tak wycenił, można powiedzieć, to na 5 dych. I chciał tej drugiej osobie dać te 5 dych, a ta druga osoba nie chciała przyjąć tych 5 dych i tak, nie, zostaw to, zostaw, już się obnażam, ale zostaw to, nie będę tego brał, zostaw sobie, nie trzeba, wszystko jest tutaj ogarnięte. No i wiązało się to z dyskomfortem tej osoby, która chciała się odwdzięczyć tymi 5 dychami. I uważam, że to było, może nie chcę powiedzieć, że nie w porządku, ale ta osoba, która zorganizowała i nie chciała nic za to przyjąć, nie dała szansy tej osobie, która była obdarowana, żeby się odwdzięczyć, nie? Bo gdyby na przykład powiedziała, że 50 zł to jest na przykład za mało, powinieneś dać więcej, albo coś tam, albo 50 zł to nie chcę, ale na przykład możesz mi, nie wiem, posprzątać coś tam, albo możesz coś tam dla mnie innego zrobić. No i też jakby właśnie tak poniekąd nie było brane pod uwagę tutaj
jak ta osoba, która nie może się odwdzięczyć, czuje, nie? Dlatego bardzo często też właśnie staram się być bardzo transparentny i otwarty i staram się brać pod uwagę osobę, którą obdarowuję czymś. Było to wiele mieliśmy na przykład rozmów, na przykład przed weselem, ile trzeba do koperty dać, albo co, jaki prezent i tak dalej, czy na jakieś urodziny bardzo często gdzieś tam prosiłem o to, że na przykład owoce, czy jakieś takie produkty konserwowe, które na długo mogą zostać, że coś, co się nie zmarnuje, a będzie dostarczało mi wartości, bo to jest coś, co i tak bym sobie kupił, było dobrym właśnie prezentem, nazwijmy to. Natomiast bardzo często, w zależności od sytuacji, ale bardzo często zdarzało mi się mówić, że niczego nie oczekuję i było to naprawdę autentyczne, niczego nie oczekuję, niczego nie wymagam, przyjście z pustymi rękami będzie jak najbardziej w porządku, natomiast jeżeli się nie czujesz komfortowo, to lista rzeczy, które mogłyby mi dostarczyć wartość, to jest na przykład słoik kawy rozpuszczalnej, albo 10 słoików, albo kilo kawy, albo jakieś owoce, mogą być mrożonki, bo mam zajebiście dużą zamrażarkę, tak zwaną zamrażarkę JBC, którą nabyłem 2 lata temu używaną i jest zajebistym produktem. Jakbym miał do wyboru w przyszłości, czy w ogóle teraz, i tak, czy chciał, jakby dla mnie zamrażarka jest chyba produktem, na którym bardziej by mi zależało niż na lodówce, już o wiele bardziej niż zmywarka, jakby chyba nawet bardziej niż piekarnia, no ale to tak w formie dygresji. No i tak właśnie, tak sobie analizując tamto zjawisko, tamtą oryginalną historię związaną z 50 złotymi, to właśnie miałem takie poczucie i często obserwuję to w relacjach ludzkich, co też mi spotkała pewnego rodzaju historia, też może ją opowiem, bo to jest dobre określenie. Kiedyś byłem w podobnej sytuacji, na początku mojej przygody w Anglii. Był to hotel, w którym między innymi, zaraz obok hotelu mieliśmy taką przybudówkę, gdzie mieszkał staff. No i ja byłem tak zwanym zapierdalaczem, tak zwany general assistant, gdzie na początku głównie zmywałem gary. Wspominałem o tym, że po miesiącu byłem w tym bardzo dobry. Ale zmywałem gary, byłem kelnerem, barmanem. Na początku chyba 2 dni sprzątałem pokoje, ale bardzo mi to nie pasowało. Nienawidziłem sprzątać pokoi i się z tego wymiksowałem i wolałem myć gary jak lineker. No i pamiętam, że kiedyś była taka historia, że kucharz, który właśnie mieszkał w tej samej przybudówce, zaproponował, że zrobi kolację. Zrobił kolację i powiedział właśnie, jak zapytałem, że ja bym mu chciał dać pieniążki, bo to kosztowało to jedzenie i tak dalej. I pamiętam, że jeszcze nie wyciągnąłem portfela wypchanego funciakami, jak mawiał kolega Petel, aczkolwiek, wierzę, że konsent jest tutaj, ale powiedziałem, że chciałbym dać pieniążki, bo to jedzenie kosztowało, i dziękuję, miło mi i tak dalej. No i on powiedział, że potraktuj to jako przysługę, bo jakbym ci powiedział, ile kosztuje robocizna, żeby przygotować takie danie, to nie wiem, czy dalej chciałbyś za to zapłacić, nie? No i bardzo mi to dało do myślenia, później sobie wielokrotnie o tym rozmyślałem. I bardzo często jak właśnie chcemy się odwdzięczyć, znaczy, no ogólnie zdarza się to u ludzi, człowiek się chce odwdzięczyć, to bardzo często może być takie zjawisko, jak bardzo różna wycena tego podarunku, czy tej wartości, którą się otrzymało, nie? Czyli ja ci zrobię nie wiadomo co, życie ci ułożę, a ty mi będziesz chciał dać to, za to 2 dychy. To nawet chyba, nie to, że jestem jakimś fanem, ale zapamiętałem sobie właśnie takie wersety z utworu jakiegoś tam, Białasa, a nie, że z jakiegoś tam Białasa, pewien szacuneczek, nie? Ale zapamiętałem właśnie dlatego, że to zjawisko jest mi bliskie, że kiedyś był w jakimś sklepie, kupił coś tam drobnego jego słuchacz akurat był na kasie, czy był tam tym ekspedientem i chyba powiedział, że nie kupował jego płyt, tylko słuchał jakoś tam nielegalnie, czy z YouTube'a, czy cokolwiek, no ale że za te zakupy to teraz się odwdzięczy i nie musi płacić, nie? I tam zapłacił 10 czy 20 zł, nawet nie 5 dych nawet, nie? No i Białas właśnie nawinął, że
Wiecie, fajnie, że na tyle wyceniasz moją całą dyskografię, nie? I właśnie tutaj jest ta różna wycena wartości muzyki, tej którą właśnie ten fan odbierał sobie za darmo, poniekąd, bo oczywiście wyświetlenia i odsłuchy również dla artystów są płatne i tak dalej. Natomiast no, więc akurat tak sobie zapamiętałem z co najmniej jednej historii właśnie 50 zł jako coś takiego, że jak mam dostać od Ciebie 50 zł, to wolę, żeby było, wisiało w powietrzu, że Ty mi jesteś dłużny, że Ty jakby jesteś biorcą i ja trochę Cię trzymam w takim długu. I uważam, że jest to bardzo, czy bardzo, nie wiem czy bardzo, są pewnie bardziej, nie chcę powiedzieć toksyczne, bo nie lubię tego słowa, chociaż pierwsze mi przychodzi na myśl, ale są gorsze zachowania niż trzymanie kogoś w długu. Natomiast uważam, że jeżeli ja daję coś, nie oczekując niczego w zamian, to jak ktoś mi się chce odwdzięczyć czymkolwiek, to jakby nie ma tutaj miejsca na to, żeby powiedzieć, że nie, to jest warte więcej, nie? I nie chcę jakby, żeby to sprawiło, że jesteśmy na zero, bo ja chcę Cię trzymać w długu. Tylko właśnie jest takie trochę zjawisko, że jak za 50 zł, to ja tego nie chcę, nie? I wiesz, że wiadomo, o co chodzi, nie? I tak trochę z takiej historii się wzięły właśnie takie w jakimś takim moim najbliższym kręgu paru osób właśnie takie bardzo cenię, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o właśnie taką komunikację dotyczącą wymiany wartości w kontekście wdzięczności, że im więcej tego jest w moim życiu, tym czuję się lepiej. Im więcej jest czego, już tłumaczę. Im więcej jest takiego dawania bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. I to jest tutaj zjawisko bardzo subtelne, bardzo, można powiedzieć, takie pełne niuansów, pełne kompleksowości, bo w pewnym sensie jakby tutaj wymiana wartości zawsze wiąże za sobą właśnie jakieś tutaj, możemy operować takimi terminami jak oczekiwania, natomiast w pewnym sensie, jeżeli ja coś daję, załóżmy, czy to jest właśnie jakiś filmik, którym chcę się podzielić jakąś swoją perspektywą, która w intencji ma dostarczać wartości słuchaczowi, czy ja Ci dam książkę na urodziny, czy ja Ci dam czekoladę, czy ja Ci dam samochód, czy kawalerkę w Warszawie, to jakby co stoi za tym podarunkiem, nie? Zawsze jakby też wychodzę z takiej perspektywy, że wszyscy jesteśmy egoistyczni. Jeżeli by się to nie wiązało z jakimiś pozytywnymi odczuciami dawania albo pozytywnymi odczuciami, na które mamy nadzieję w przyszłości, to byśmy nie byli zmotywowani do tego, żeby dać komukolwiek cokolwiek, nie? I teraz, jeżeli ja daję to właśnie w czymś takim, że na tym etapie tak się czuję względem naszej relacji, że ja chcę Ci to dać i jeżeli to będzie koniec naszej relacji, to ja się nie będę czuł pokrzywdzony, nie będę się czuł nie będę się czuł niesprawiedliwie potraktowany, nie będę się czuł wykorzystany. To super, nie? Ale jeżeli ja daję coś w formie takiej, że ja Ci daję to, bo mam mocne jakby, takie poczucie roszczeniowości, że mi się należy od Ciebie coś w przyszłości, to tego nie chcę. Oczywiście, tak już jak to brzmi, to jest oczywiste, że każdy by się podpisał, ale różnie z tym w praktyce wychodzi. Natomiast też, żeby nie być hipokrytą, każdy podarunek, lub może nie każdy podarunek, bo jak wymienię jakąś taką serdeczność z kimś w sklepie, to oczywiście nie jest to do końca, powiedzmy, że nie jest to do końca jakaś taka inwestycja w naszą przyszłą relację. Natomiast w przypadku takich relacji, takich, z którymi będziemy mieli z kimś do czynienia w przyszłości, to uważam, że taki podarunek, każdy podarunek, czy to właśnie serdeczność, czy to po prostu taka zwykła obecność, czy to danie komuś nagrania wideo, wysłania komuś zdjęcia z czasów czy miesiąca miodowego, jest właśnie jakąś taką formą inwestycji w przyszłość, że nie ma tutaj oczekiwań żadnych i jeżeli po prostu ktoś by nie chciał tego prezentu i w ogóle nie będzie już chciał relacji, to chcę być, mam intencję, żeby być z tym całkowicie okej, że po prostu nie czuję, że mi się to cokolwiek należy, okej, w porządku, nie? Natomiast uważam, że poprzez taką jakby inwestycję, że ja Ci coś daję, ale przy okazji daję Ci też szansę wzięcia mnie pod uwagę w wyrażenia swojej wdzięczności, bo jeżeli ja Ci daję prezent, który
w moich intencjach macie brać pod uwagę i macie dostarczać wartość, no to wierzę, że to sprawi, że ty będziesz jakby czerpał z tego radość i też właśnie będziesz chciał dalej inwestować w relacje ze mną, jakby pełną tej dynamiki właśnie wymiany wartości, nie? I ta wymiana wartości właśnie to nie chodzi o to, żeby sobie dawać jakby co więcej kosztuje, to ja ci teraz muszę przebić i muszę, jak ja ci dałem kawalerkę w Warszawie, to ty mi musisz dać penthouse w Czekanowie, nie? To absolutnie nie o to chodzi, to chodzi o takie właśnie mimo wszystko, znowu tutaj dochodzimy do takiego pełnego obecności zobaczenia człowieka, pełnego autentyczności zobaczenia człowieka, ale również dania temu człowiekowi szansy zobaczyć też siebie temu, żeby on zobaczył mnie, tudzież ty, żebyś zobaczył mnie, wiadomo o co chodzi, nie? Dlatego też właśnie przechodząc w miarę do meritum, jak sobie zinterpretowałem i zobaczyłem właśnie, że dostałem 5 dyszek w formie takiego, że wiem, że jakby prawdopodobnie jest tutaj jakaś taka wyrażenie wdzięczności i takie jest w tym informacja, fajnie, że jesteś, fajnie, że jakby jesteśmy razem, można powiedzieć, że wymieniamy sobie tą energię, to jestem ja, tu jest moje 5 dyszek, kup sobie za to coś fajnego na wakacjach lub ogólnie w życiu, tylko nie przepierdol na głupoty. No i jakby fajnie, jakby to sprawiło, że jestem pozytywne doznanie, nie czuję właśnie w tym jakiejś takiej pułapki, żeby być czyimś dłużnikiem. Natomiast też, jeżeli by była taka pułapka, to też ja nie muszę w nią wpaść, nie? Jakby mogę odmówić tego prezentu, mogę go wziąć i powiedzieć, że jeżeli tutaj nie ma żadnych oczekiwań, to dziękuję, fajnie, biorę sobie i idę dalej. I jeżeli ktoś później, za 2 lata, ty pamiętasz jak wtedy byłeś w tej Azji, ja ci te 5 dych wysłałem, nie? No to ja teraz mi brakuje 10 koła do penthouse'u w Czekanowie, nie? No i właśnie, nie? To też jest wtedy po mojej stronie, żeby być asertywnym w tym wszystkim, nie? Więc tutaj niby takie humoreski i żarciki, 5 dych na Revoluta, bo już nie ma Money Bookers, ale trochę w tym wszystkim jakby odnajduję mimo wszystko jakąś taką nieco bardziej szczegółową rozkminę na temat właśnie mechanizmu, relacji ludzkich po prostu. I stąd też właśnie przechodząc do tego pytania, dlaczego chcę, to trochę wyjaśniam, nie? Ale czy ja w ogóle chcę od Ciebie, drogi słuchaczu, 50 zł na Revoluta? Nie wiem, bo to zależy od Twoich chęci, od Twojej perspektywy, od Twojej postawy. Natomiast chcę w ten sposób postawić na stół, tak jak stawiam te filmiki na stół, że daję filmik i kto se chce, to se bierze, nie? Nie wymagam, nie wymuszam. Natomiast jeżeli jest chęć, bo ja też byłem w tej drugiej stronie, po drugiej stronie i też czasami miałem takie, chciałbym się odwdzięczyć jakoś tam komuś, ten i tak, jak dam, to się nie obrazi i tak dalej. Chciałem powiedzieć, że dostając 50 zł na Revoluta, zostawię numer konta w opisie, gdyby ktoś miał ochotę złożyć taką darowiznę. To jest to miłe, zwłaszcza jeżeli jest to w tym kontekście, w który to starałem się tutaj ubrać. I właśnie, czy chcę pieniędzy od kogoś, nie? To chciałbym tutaj zaznaczyć, że to ja nawet nie mam chorej córki, tak? To jakby na cele, na styl życia, jaki ja chcę sobie po prostu prowadzić z bliskimi mi ludźmi, to będę ok bez tych 50 zł od Ciebie, nie? Jakby to jest w porządku, nie? To jest to, że ja sobie za chwilkę zjem na śniadanko lody Ben & Jerry, które no, kosztują tutaj właśnie swoje i będę miał takie poczucie, że to jem za ten hajs, który jest wyrażoną wdzięcznością od kogoś innego i to będzie smakowało troszeczkę inaczej, nie? Niż gdybym to na przykład komuś ukradł, nie? Albo wymusił właśnie od tego, bo mam chorą córkę, a wcale jej nie mam. Więc to jest takie znowu danie komuś szansy zobaczenia mnie i jakby taka bardzo prosta informacja, że się bynajmniej nie obrażę, będzie mi bardzo miło, gdyby ktoś czuł, że wartość, którą ode mnie dostał, jest taka, że te 5 dych będzie czymś, z czym ktoś się będzie czuł komfortowo, żeby dać, nie? To oczywiście 5 dych to jest jakaś taka propozycja, jeżeli ktoś nie ma 5 dych, a chciałby, to złotówka będzie ok, 50 groszy będzie ok, chcę to odczytam i będzie fajnie, nie? Jak ktoś chce więcej, to już tak kiedyś również w żartach powiedziałem, że darowizna
do 4 milionów złotych będzie sprawiała, że się czuję komfortowo. Tak kiedyś właśnie, trochę w żartach, ale tak już zostało w żargonie, że powyżej 4 milionów darowizny nie przyjmę, bo się będę czuł niekomfortowo, co pewnie nie jest do końca prawdą, ale tak się kiedyś rzekło i tak zostało. Może kiedyś będzie mi dane się przekonać. Maybe yes, maybe no, probably no. Także wierzę, że cała ta wędrówka z kontemplacją, z rozkminą tutaj była zrozumiała, a jeżeli nie, to oczywiście bardzo chętnie, tak jak zwykle, przywitam tutaj informację zwrotną. Każda stymulacja do dalszych kontemplacji oraz dzielenia się nimi jest mile widziana. Także bardzo dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Yo!